Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dzisiaj na film o majowych zakupach książkowych i growych. Zaczniemy od gier. Uno Junior od Mattel. Jest to gra, której recenzja jest już na kanale. 3+, fantastyczna gra karciana, już właśnie dla 3-latków. Ma też wersję dla starszych dzieci. Monopoly Junior Shuffle. Jeszcze tego nie ma u nas na kanale, ale na pewno się pojawi. Jest to gra od 4 lat. Od 4 lat Monopoly Junior Shuffle, więc na pewno też recenzja się pojawi, bo z tej serii jedna gra już jest u nas na kanale o My Little Pony. Dość dawno temu recenzja była, no i to na pewno też się wkrótce pojawi. Ciało Człowieka, mistrzowskie karty. To są karty, które jeszcze sobie troszkę poczekają. Patrzę, gdzie my tutaj mamy wydawnictwo. A tutaj, grupa wydawnicza Foxal. I to są w takim fajnym pudełku karty z gumką. Tutaj mają taką gumeczkę. Otwieramy i bardzo wygodnie się to wszystko tutaj wyjmuje. Zasady gry. Tutaj mamy różne też poziomy trudności. I zobaczcie, tak wyglądają te karty. Pokażę Wam teraz, bo recenzja się pewnie pojawi, ale no nie wiem jeszcze kiedy. Na razie karty nie są u nas za bardzo w użytku. Są właśnie 3 poziomy trudności i tutaj są pytania, a z drugiej strony są odpowiedzi i ciekawostki. Więc to tak pokrótce Ciało Człowieka, mistrzowskie karty. Potem jest gra Miau od Fox Games i też z tej samej firmy, można powiedzieć, ciasteczkowe potworki. Bardzo fajna gra ta, bo w tą jeszcze nie grałyśmy. Tą dziewczynę dostały, duże dziewczyny, czyli Martynka i kuzynka, dostały na Dzień Dziecka od babci, a tą kiedyś kupiłyśmy. I z gier mamy jeszcze, to już chyba widzieliście kiedyś na Instagramie, Monopoly Grab and Go. Jest to gra taka kieszonkowa, 8+, bo to zwykły Monopoly, ale jest tak słodka. Kupiłyśmy ją kiedyś w Lidlu za niecałe 20 zł i jest tak fantastyczna, że na pewno wkrótce recenzję też zrobimy. Teraz taka mniejsza kubka, która czeka na recenzję. W najbliższym czasie będą recenzje tych rzeczy, które tutaj się znajdują, czyli bajka na DVD, DC Super Hero Girls, Szkoła Łotrów, Lego, nowa bajka od Galapagos, więc będziemy recenzję pisać na pewno już wkrótce na blogu. Potem jest Złota Panna, poziom drugi, czytam sobie legendy, wydawnictwo Egmont, legenda o złotej kaczce. I o Księżycu z Komina, Domu na Wzgórzu. To jest od wydawnictwa Skrzat, książka, którą zaczynamy właśnie czytać, więc wkrótce na pewno też recenzja się pojawi. O, tu są bardzo fajne książki, już je przeczytałyśmy i też recenzje niedługo będą. Horse Club, Wielki Sekret, Niezwykła Więź od wydawnictwa Amit. Zobaczcie na licencji tych zwierzątek, tych koników, które są po prostu fantastyczne. Też czekajcie na recenzję, wkrótce będzie. Hania Humorek, Wielka Księga Wyzwań. No już też na dniach będzie recenzja, wydawnictwo Egmont, więc subskrybujcie nasz kanał, wtedy nie przegapicie żadnej z tych wideo recenzji. I mamy tutaj jeszcze 3 komiksy, też wkrótce się pojawią. Niezła Draka, Drapak, Inwazja Łowcy z Ciał Niebieskich. Potem Wojtek i Rudy, Afera za Aferą. Oraz Rufus, Wilk w owczej skórze. Wszystko jest od wydawnictwa Egmont i też na dniach pojawią się recenzje. No i została ta największa góra książek. Na samej górze jest Perełka, którą kupiłam za całe 2 zł. Jan Brzechwa, 100 bajek. W fantastycznym stanie. Tutaj troszeczkę jest on naddarte, ale poza tym jest fantastyczny stan tej książki. Nic nie jest porysowane, pognieciony. Stan, można powiedzieć, jest idealny, jak na rok, z którego ona pochodzi. Za 2 zł pisałam Wam kiedyś na Instagramie mamowisko właśnie, gdzie mi się to udało dorwać w takiej cenie. Jestem zachwycona, bo to jest moja książka z mojego dzieciństwa i strasznie się cieszę, że udało nam się ją kupić. Tutaj mamy książki, których recenzje się już pojawiły. Witajcie w Ponyville oraz Wielki Bal Smerfetki, wydawnictwo Egmont. Seria Czytam Sobie, poziom pierwszy. Odsyłam do recenzji, bo są.
I tutaj mamy teraz taką dość pokaźnych rozmiarów książkę Baśnie Braci Grimm, wydawnictwo Ole Siejuk. Jej recenzji nie ma, więc Wam tak pokrótce pokażę. W środku tak wyglądają ilustracje. Na pewno zrobimy też wkrótce recenzję. Ona jest taka fajna, mięciutka, dość pokaźnych rozmiarów. I zobaczcie cenę w Biedronce za 19,99. Jakiś czas temu ją kupiłyśmy. Potem mamy wydawnictwo Wilga i Mała Nina. Książka, której nie czytałyśmy jeszcze, być może za jakiś czas się za nią zabierzemy, chociaż ona raczej jest dla starszych dzieci, wydaje mi się, z tego co tak czytałam, niby od 8 lat, więc trochę chyba jeszcze poczeka, tak, tu też jest wiek 8+, a Tincia jeszcze nie ma nawet 7 skończonych, więc myślę, że książka jeszcze trochę poczeka, ale kupiłam ją dla torby, jaka z nią była. Torba materiałowa z tą dziewczynką i noszę ją teraz w torebce na zakupy. Potem z nowości Złota Księga Bajek, Kraina Lodu, wydawnictwo Egmont, przecudowna książeczka. Mamy z serii Złota Księga Bajek już kilka różnych książek. Nie miałyśmy jeszcze z Anną i Elzą, Przyjaciele z Arendelle. Bardzo gorąco polecamy dla małych fanów właśnie Anny i Elzy. Teraz weźmiemy kilka książek, bo mamy tutaj mniej więcej takie same rozmiary. I to wszystko jest wydawnictwo Wilga. Echo z podwórka, wiersze dla dzieci. Oraz Uparty Jerzyk, Niesforne Zwierzaki i Rozgniewany Pająk, Niesforne Zwierzaki. Strasznie fajne książeczki. Wkrótce myślę też recenzje będą tych książeczek. Przesunęłam je tutaj, żebyście bardziej widzieli. Teraz mamy książkę Mały Geniusz Zwierzęta, wydawnictwo Ole Siejuk. Ona też jest z Biedronki. Nie ma ceny, chyba 12,99 kosztowały te książki w Biedronce. Niestety u nas były tylko już te. Chętnie bym kupiła na przykład o kosmosie, o zamkach czy o dinozaurach, ale zostały zwierzęta. Myślę, że kiedyś uzupełnimy resztę kolekcję, bo bardzo fajna książeczka. Potem jest Real Królewska Drużyna od wydawnictwa Egmont. To tak w związku ze zbliżającym się mundialem można sobie poczytać o jednej z najlepszych drużyn na świecie. Star Wars, Encyklopedia Myśliwców i Innych Pojazdów, wydawnictwo Egmont. Oczywiście, co tu dużo mówić, to jest po prostu encyklopedia dla wszystkich miłośników Star Wars. Myślę, że to jest punkt obowiązkowy. Baśnie Świata jest to książka, którą pokazywałam kiedyś na Instagramie, na Instastories i ona kosztowała, zobaczcie, cena okładkowa jest 39,95, a ona kosztowała w Pepco 4,99, a jest dość grubą książką i jak tak przeglądałam, myślę, że będzie fajna do czytania, gdzie ona miała spis treści tutaj. Tych bajek trochę tutaj jest, baśni, jest Alibaba i 40 rozbójników. Więc trochę tutaj do czytania tego wszystkiego będzie jeszcze z tej serii. Są baśnie i legendy polskie, ale niestety w naszym Pepco nie było. A za tą cenę, no to mówię, no niestety trzeba kupić. 5 zł to nie majątek, więc myślę, że będzie fajna książka. I to też jest z Pepco. Chwyć bajeczkę, Smurfy, Smurfolut za 1,99 zł. Nie ma tutaj ceny okładkowej. A kosztowała właśnie 1,99 zł. Tutaj też są jakieś zadania do wykonania, wydawnictwo Egmont. Mamy już jakieś książeczki z serii Chwyć bajeczkę, więc nie mogłam przepuścić okazji. Dalej jest Basia i pieniądze z wydawnictwa Egmont oraz Basia i telewizor, również z wydawnictwa Egmont. To są książki, nie są to nowości, ale właśnie pomalutku sobie uzupełniamy kolekcję książek o Basi, również, bo bardzo Basię lubimy. Tato, a po co, czyli 50 odpowiedzi na jeszcze dziwniejsze pytania. Jest to książka z Biedronki, chyba 12,99 kosztowała, tu cena jest 39. No nie wiem, nie pamiętam ile kosztowała, bo nie ma już naklejki z ceną tej biedronkowej naklejki. No i jest bardzo fajna skarbnica dla małych, ciekawskich maluszków, dzieci właściwie, bo to nie dla takich maluszków. Strachy na lachy, jak pokonać nocne stwory, wydawnictwo Wilga. Mamy z tej serii, co my mamy, chyba o duchach, jak pokonać duchy. Tak zabawnie jest to książka stworzona, że musiałam kupić jeszcze jedną z tej serii. Może jeszcze kiedyś coś też dokupimy.
Tutaj układam, a mam nadzieję, że nam się nie zwali ta wielka góra. Star Wars, gdzie jest Łuki? Barwna podróż po galaktyce, wydawnictwo Egmont. To jest taka książka do szukania, taki picture book. Musimy znaleźć tego tutaj Chewiego, czy jak to się wymawia. Pokoloruj galaktykę, no i zobaczcie, mnóstwo do kolorowania jeszcze tutaj jest. Tutaj jest prawdziwa perełka, mitologia, przygody słowiańskich bogów od wydawnictwa Egmont. Jest to seria Art Egmont, perełka wśród książek. No, Art Egmont ma tak przepiękne książki, że co oglądam, to jestem pod wrażeniem i się zachwycam ilustracjami. Zostało to tak fantastycznie napisane, że bardzo gorąco polecam mitologia, przygody słowiańskich bogów. Teraz piękne baśnie świata, bardzo fajnie wydane te baśnie, to chyba też jest Olesiejuk, tak jest, bo to też z Biedronki. Cena była 19,99. Przepięknie wydane te baśnie. Dobry duch z jeziora. Co my tutaj jeszcze mamy? Akurat nie trafiają nam się tytuły. Tutaj mamy Baba Jaga, Aladdin, cudowna lampa. Trochę tych baśni jest i bardzo fajne ilustracje, strasznie mi się spodobały, więc musiałam kupić. I tutaj mamy książki wydawnictwo Amit. Maluch odkrywa i Maluch odkrywa również Super Wings i Disney z okienkami dla maluszków, sztywne kartonowe książki. Myślę, że recenzja albo już jest, albo dosłownie za momencik się pojawi na kanale. I potem są też właśnie wydawnictwo Amit. Tutaj połącz kropki Super Wings i Disney. Takie fajne, ścieralne strony można wielorazowo łączyć i mazać. Recenzje albo już są, albo też lada moment się pojawią, więc subskrybujcie nas, to nie przegapicie. No i książka to nie jest, ale musiałam Wam też pokazać gazetę, magazyn dla maluszków 2+. Moje maluchy, Świerszczyk rekomenduje magazyn dla najmłodszych. Jest to nowość na rynku, tylko 7,50, duży format, pierwszy numer, czerwiec 2018, więc jeżeli chcecie zakupić, to na pewno jeszcze jest w kioskach, czy też w salonikach prasowych. Zajrzyjcie. Fantastyczna książka dla małych dzieci. Recenzja też jest, albo się lada moment pojawi, więc nie będę Wam tutaj teraz środka zdradzała. Zajrzyjcie do innych filmów albo zasubskrybujcie, to dostaniecie powiadomienie, że właśnie recenzja się pojawiła. No i to ostatnia rzecz. Dotarliśmy do końca tej ogromnej kupki książek, które się w maju w naszym domu pojawiły. Mamy już na czerwiec też odłożone co nieco tutaj. Już początek, pierwsze zakupy się odbyły z pierwszymi dniami czerwca, więc zapraszam Was na kolejne book haul. Co miesiąc nowy film z tym, co się u nas w ciągu ostatniego miesiąca w domu nowego pojawiło z książek, gier i bajek na DVD. A ja się już z Wami żegnam, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.